Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Rafał z tej strony, nie inaczej. Zapraszam Was dziś do obejrzenia moich ostatnich wzmagań w trybie koopu i życzę Wam miłej zabawy. Wow, ale go zawiało. Poczekam aż zląduje, dobra. Tak nie mam pierwszeństwa wejścia na pokład. Do tyłu, no. Może być troszkę głośno, wsadzę zatyczki do uszu. O, dobrze, lecimy. Już się bałem, że znowu mi musiał czekać, aż doładuję helikopter całkowicie do pełna. Lecimy. Mapa. Dwa. Jakiś tower tam jest, radio tower do wysadzenia. Wprawdzie ja nie mam ładunków wybuchowych, ale na pewno tam ktoś jest dobrze przygotowany do misji. Czy ten pilot aby nie leci zbyt wysoko? Jaki wydzierany gościu. Moim zdaniem troszkę za wysoko leci, ale dobra, niech mu będzie. Nie będę się czepiał. Chociaż powinienem. W rękach pilota jest teraz nasze życie. No proszę. Jakbym mnie słyszał. No. To nie dosłownie, ok? Stary, nie przesadzaj. Na pewno wie co robi. Gdzie on leci teraz jeszcze? Czy on aby na pewno nie chce nas porwać? A może od południa będzie chciał tutaj gdzieś lądować w tym miejscu? Już zawczasu widzę, sobie podwozie wyciągnął. Dobra. Tam 3 km jest, panie. W najlepszym wypadku 1,5. Dobra, no jak trzeba to się pobiegnie. Nic nie zrobię. Gdzieś tutaj może jeszcze przed wzgórzem wyląduje pewnie. Czy ja wiem, czy takie dobre miejsce tutaj jest? Nie dość, że drzewa, to jeszcze krzywo. O, może tu już prędzej, no. Tam widać jakiś dym. Thanks, pilot. I kierunek północ. Okej. Kilkunastu jest, no. Mam tutaj na myśli parę oczu do obserwacji. Przełączę celownik. Spojrzyjmy przez rolnetę. Gdzieś jakaś piechota. Jakiś pojazd tam się pali. Niedawno to musiało być. Patrzę po ludziach. Chyba nie mamy ze sobą żadnego snajpera. to nie ma co, trzeba iść naprzód. Bum! Wow! Gdzieś w to wzgórze tam ktoś nas przyuważył. Trzeba odbić troszkę. Tu tak jakby jakaś artyleria czy coś to zauważyła. Jakiś pojazd bojowy. Bum, bum! W tamtych pozycjach na wzgórzu. Hey guys, wait! I see the enemy! Alright. But we going to vehicle. Enemy vehicle in front. Gdzie on kurwa pojechał? Gdzieś tu jechał ten, nie wiem, to był chyba Strider czy coś. Dobra, mapa. Zbliżamy się do strefy konfliktu. On ma RPGa. O, to miło. Specjalista. Do zwalczania pojazdów pancernych. Słyszę silnik. Jeszcze teraz pozostaje pytanie, jak bardzo doświadczonym specjalistą on jest. Otwarta przestrzeń. Trudny teren do przesuwania się. Takiej piechoty jak my. Musiałbym tu odpocząć chwilę. Położę się. Tutaj zbyt długo trzeba byłoby biegnąć. Enemy jet. Fuck. Let's go. Trzeba iść. Nie możemy zbyt długo pozostawać w jednym miejscu. Ja myślę, że już za niedługo będzie okazja, żeby odpocząć, bo tak szybko nie będziemy się przesuwać. Wow, strzelają. Mapa, no już jesteśmy właściwie na miejscu, można powiedzieć. O kurde. Bum, bum. Nasze pozycje. I tu mówię. Widzą nas tu. Za chwilę ostrzał moździerzowy, czy jaki to tam jest, pójdzie w nasze pozycje. See enemy. Mam jednego. To jest jakiś pluton. Mam drugiego. Ale musimy iść, musimy iść. Kurde, włączam sobie. Nie wiecie co, nie widzicie. Shadow Playa. O cholera. To jest artyleria. Ewidentnie. Ktoś podaje im nasze kordy. Widzę. Za dymem. Zdjął go. Okej. Okay. Jeszcze jeden tam jest. Ale mi wszedł na linię ognia. Mamy ich. Są tu jeszcze. Gdzieś mapa pokazuje, że na górze. Biegnie. Ciężko będzie utrafić, panie. Dobra. Coś mi się zdyszało. Ciężko mi jest przycelować. Przełączę się na celownik holo. Widziałem ich tu gdzieś blisko. Rzucę im granata. Mają go. Przeładuję. Jeden nabój mi został tylko. Ale by znowu było jakby tak. Głowa nisko. I przesuwamy się. Trzeba się dobrze rozglądać tu. Mamy medyka wśród naszych. Widzę, że nawet taki dość ogarnięty. Wie gdzie tam, co tam, kogo tam ratować, leczyć rannych. Na mapie póki co nic. Osłania tyły, dobra. Tam zginął, oto wróg. Dobra. Podbiegniemy troszkę wyżej. Tam widać ten tower. Ciekawe, czy ktoś ma ładunki wybuchowe. Oho. Enemy, z prawej strony. Guys, enemy. Bearing 60, east. Gleba nisko. Enemy vehicle east. Kurwa, nie zginę tutaj. Nie ma mowy. On strzela tam w przód, a my mamy ich tu pod nosem. Muszę powiedzieć, podejść bliżej. Hey, on it is. There is an enemy on east, very close distance. Stay low. On strzela gdzieś tam tak bardzo daleko. Czy on mnie słyszy? Kurde, klak. Dobra, spojrzyjmy teraz tak, na południe jest kilku... No nic, spróbuję dać sobie radę jakoś tam sam. Ciężko mi przycelować, chyba trochę ranny jestem. Kurde, on zginie, patrzcie. Strzelają do niego już. Spróbuję mu dać jakiś taki ogień zaporowy, gdzieś go tam osłonić. No nie mogę przycelować. Położył się, nie? Czyżbym go zdjął? Nie mogę zakładać. Teraz to pasowałoby się tutaj gdzieś osłonić, ale... Blisko, dystans 80 metrów. East, man, east. If you guys, there is a few enemy on east. Dobrze mu powiedziałem. Nie byłem pewny przez chwilę. No ciężko, ciężko. Coś jestem lekko ranny i... Kurde, zdjęli go. No nie pomogę mu, nie mam defibrylatora ani nic z tych rzeczy. Tak naprawdę zostałem tutaj sam. Muszę się cofnąć na... do swoich, na west. Tam był cały pluton, nie dam rady im. Muszę się zbliżyć. Samemu to wiecie, co można. There's an enemy on east, about 200 meters from here, so be careful, stay low. I see the soldiers 200 meters east. Two of my guys from my squad just died there. I was moved from there because I have no anything. So be careful, guys. Be careful. They coming to this way. Here, I'm going to heal you. O, on mnie może trochę naprawi, że tak powiem, to wtedy. Thanks, man. Thank you. Teraz może będzie mi lepiej celować. Yes, please, because I have some problems to shooting. Yeah, we have enough medkits with us. Wszystko gra. Thank you very much. Okay, I think it's fine now. Yeah, I feel better. Thanks. Dobra. Jak teraz? No proszę, od razu ta muszka lepiej siedzi mi. W tym holo. Tutaj na wprost, na północ powinienem mieć wrogów na dalekim dystansie. Ale gdybym się wrócił na east, to mógłbym spróbować ich tam przeatakować. Właśnie tam. Mam tu marka zaznaczonego. Enemy jet. Enemy jet. Be careful, guys. I znowu mam skrót do Shadowplaya na Alt Z, muszę zmienić. Nie. Też widzę. Let's move. Pasowałoby się trzymać nisko głowy. Potrwa to trochę dłużej, ale da może lepszą pozycję do strzału. Mam tą rolnetę, a właściwie dalmierz. See enemy, bearing 024 north. Distance around 900 meters. So we shoot? Yeah, we shoot. 900. Teoretycznie mogę strzelać na takim dystansie. Reload. Daleko, daleko to jest. W dodatku się ruszają. I think they are too far. Okay. Sprawdzę, czy nie mamy jakichś wrogów gdzieś tutaj bliżej, bo ci są na dystansie 900 metrów. Widzę jednego bliżej. See the enemy closer, 300 meters, bearing north. Spróbuję go zdjąć. Położył się, czy leży? Nie wiadomo teraz. Mhm. Yeah, I see him. I see him. Yeah. Behind the rock, czyli za skałami. Boom. I po nas. Zbyt długo zostaliśmy w jednej pozycji. Ta artyleria cały czas nas tam od momentu właściwie kiedy wylądowaliśmy obserwowała, ostrzeliwała. Z początku jeszcze często zmienialiśmy pozycję, co pozwalało uniknąć tego ognia, a no w tym miejscu zostaliśmy znacznie dłużej ze względu na wrogów z naprzeciwka, z północy. No i co? No i w końcu namierzyli nasze kordy. I bum! Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam Was po więcej na mój kanał. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie przede wszystkim i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam, hej!